Wieczór, witam Państwa. Cieszę się tutaj do Państwa wybrać. Dzisiaj widzimy się zdalnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja bym chciał opowiedzieć kilka słów na temat wykorzystania sztucznej inteligencji, tak jak tu Pan Prezes wspomniał, na potrzeby realizacji mailingów, czyli masowej korespondencji e-mail. I to takich mailingów skutecznych, które będą zasilane treścią przygotowaną przez sztuczną inteligencję. O czym dzisiaj powiem? Przede wszystkim, czym jest cold mailing, te zimne maile. Zimny mail, który ma za zadanie pozyskać nowy kontakt, nową osobę, nowego klienta. Pokażę, jak wysyłać zimne maile w odniesieniu do przepisów obowiązującego prawa. Czym jest sztuczna inteligencja w tym modelu GPT, o którym mój poprzednik wspominał, i wykorzystanie sztucznej inteligencji na przykładach. Jeśli kogoś ta tematyka interesuje, chciałby poczytać nieco więcej, to tu jest, to są namiary na rozdział 5 w książeczce wydanej między innymi poprzez Śląskie Towarzystwo Marketingowe, więc każdy będzie mógł się z tym zapoznać. Najpierw wprowadzenie do cold mailingu. Proszę Państwa, czym jest cold mailing? Zimbys to jest wszystko z angielskiego. Tak jak ta cała strategia marketingowa przychodząca z zachodu jest u nas adoptowana do polskich realiów, więc ten cold mail, zimny mail, to jest nic innego jak mocno spersonalizowana wiadomość, która wysyłana jest do osoby, o której my nic nie wiemy. Do jakiegoś pracownika w innej firmie, czy może do konsumenta. Ale ten mail ma sprawić wrażenie, że my o odbiorcy coś wiemy, że wiemy, z jakiej on jest firmy, czym się interesuje. I bardzo ważna uwaga, na wszystkich szkoleniach to powtarzam, że celem zimnego maila nie jest sprzedaż. Oczywiście ten mail ma doprowadzić do sprzedaży, do zwiększenia przychodów w firmie, ale nie od razu. Ten mail jest przeznaczony do tego, żeby prowadzić wstęp do dalszych kontaktów z klientami, żeby zainteresować klienta, potencjalnego klienta, bądź też pozyskać od niego zgodę na dalszy kontakt. Czyli cold mailing z punktu widzenia zimny mail, z punktu widzenia osoby wysyłającej, tak jak to napisałem, nie powinien być traktowany jako forma marketingu bezpośredniego, który ma być nastawiony na sprzedaż. To jest przede wszystkim uzyskanie zgody na dalszą rozmowę telefoniczną, mailową, czy zachęcenie kogoś, żeby przeszedł na naszą stronę internetową i zapoznał się z ważnymi informacjami dla nas, dla niego także. Czyli istotą zimnych maili jest budowanie relacji i ten przekaz musi być indywidualny. Więc na pewno zimny mail nie może wyglądać tak jak tradycyjne maile, które przychodzą do Państwa na skrzynkę. Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody. Filtry antyspamowe, notabene wyposażone w sztuczną inteligencję, najlepszy filtr antyspamowy Gmail od Google, potrafi takie maile rozpoznać, wrzucić do spamu i nikt ich nie zobaczy. W związku z tym szansa na dotarcie do nowego klienta jest wtedy, jeśli dobrze przygotujemy cold maila. Jakie elementy powinien zawierać cold mail? Przede wszystkim dane nadawcy. Zimnego maila zachęcającego do współpracy, informującego o naszej firmie, musi sygnować osoba, imię, nazwisko tej osoby, czyli taki Jan Nowak, który wysyła z działu marketingu, a nie dział marketingu i adres biuro@firma.pl. Czyli tu zapamiętaj, muszą być dane nadawcy. Zawsze ten mail musi mieć indywidualny charakter. Chodzi o to, żeby ludzie myśleli, że po drugiej stronie kabelka, czyli tutaj skąd my wysyłamy mail, jest konkretna osoba. Chociaż te zimne maile, jeśli mamy odpowiednie oprogramowanie, one są wysyłane masowo, więc my możemy wysłać takiego maila do 5, 10, do 100 tysięcy odbiorców, nie ma żadnego problemu. Druga kwestia to segmentacja odbiorców. Musimy wiedzieć, do kogo my mamy skierowaną ofertę, do kogo chcemy dotrzeć. Na pewno nie uda się kupienie bazy, wczytanie wszystkich adresów, na chybił trafił i liczenie na efekt skali. Tutaj musimy dobrze dobrać grupy docelowe i pod każdą grupę docelową przygotować odpowiednią treść. Sztuczna inteligencja pozwoli przygotować wiele maili, wiele treści, które będziemy mogli produkować masowo i to szybko, nie znając zagadnień związanych na przykład z budową maila.
w polu do zimnego maila musi znajdować się konkretny adresat, do którego piszemy. Jeśli pobieracie Państwo na przykład ze strony uczelni mój adres przemysław.rusieckimałpaakademiagórnośląska.pl, to ja, otrzymując zimnego maila, liczę na to, że w polu do będzie Przemysław Rusiecki z tej Akademii Górnośląskiej, a nie, szanowni państwo, do ukryci odbiorcy wiadomości. Czyli zimny mail musi być skierowany personalnie do konkretnej osoby. W dalszej kolejności musi mieć dobry temat. Optymalny temat to jest taki, który ma nie więcej niż 120 znaków, 60 to było idealnie, a nie mniej niż 20. I ten temat mógłby być spersonalizowany. Spersonalizowane tematy generują większą konwersję. Większa konwersja, czyli więcej ludzi wykona to, o co ich prosimy. W związku z tym fajnie byłoby, gdyby w temacie pojawiło się współpraca, na przykład: Panie Przemysławie, zapraszam do współpracy. Albo: Panie doktorze, zapraszam do publikacji, zaproszenie do publikacji artykułu. I to już kogoś, takie osobę taką jak ja, zaciekawi. A maile w stylu z tematem prośba o wyrażenie zgody, od razu to jest kasowane, to może w ogóle nie dotrzeć do odbiorcy. I sam początek zimnego maila musi być mocno spersonalizowany. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, pani Beato. Widzę, że pracuje pani w dziale marketingu firmy XYZ. Drugi mail wysłany do kolejnej osoby będzie: pani Joanno. Pani pracuje w dziale marketingu firmy XYZ. Czyli ktoś, kto odbiera tego maila, jest przekonany, że my wysyłamy tę wiadomość tylko do niego. Ten list ma sprawić wrażenie, że jest wysłany z programu Outlook, czy z jakiegoś innego Thunderbird używanego w firmie. Czyli nie stosujemy żadnej grafiki, nie stosujemy linków śledzących. No, tak jakbyście wysłali zwykłego maila z Outlooka, czyli klikamy nowy list, wpisujemy temat, do jednej osoby ten list jest adresowany. W przypadku cold mailingów, ten mail wysyłany jest do masowego odbiorcy. My w tej bazie mamy 5, 10, 20 tysięcy odbiorców podzielonych na grupy i wiemy, że pierwszy mail wysyłany jest do grupy A, drugi do grupy B. Grupa A to są na przykład apteki, grupa B to niech będą sklepy internetowe sprzedające zdrową żywność. I zimny mail musi kończyć się wezwaniem do działania w stylu: kiedy mogę umówić się na rozmowę telefoniczną, albo proszę o informację, czy mogę oddzwonić, albo proszę wejść na stronę internetową i uzupełnić formularz kontaktu. Czyli zawsze musi to być mail spersonalizowany i musi na końcu mieć wezwanie do działania. Gdybyście Państwo przejrzeli literaturę tematu, no to tu, żeby się nie zagłębiać, powiem w skrócie, są pewne typy zimnych maili i powinniśmy się do nich zastosować, bo to działa. Czyli na przykład jest taki, tak jak tu widzicie, ten pierwszy BAB. Na początku określa się problem, czyli piszemy: Panie Grzegorzu, pan prowadzi aptekę internetową. Zapewne ma pan problemy z przyciągnięciem nowych klientów. Ja znam ten temat i tak po prostu piszemy. Do drugiej osoby mail też skierowany do apteki będzie brzmiał: Pani Małgorzato, prowadzi pani aptekę i pewnie chciałaby pani zwiększyć ilość klientów na swojej stronie. I to się dobrze składa, bo ja mam dla pani usługę, system komputerowy, czy wiem, jak przyciągnąć pani nowych klientów. I taki mail kończy się zapytaniem: kiedy moglibyśmy umówić się na rozmowę telefoniczną? Albo kiedy mógłbym do pani umówić się na spotkanie? Kiedy moglibyśmy porozmawiać na przykład na Skype'ie? Więc to jest istotne, żeby ten mail był mocno spersonalizowany, żeby był pisany w liczbie pojedynczej do jednej osoby, żeby ten człowiek pomyślał, że my naprawdę napisaliśmy tylko do niego. Inny typ zimnego maila to to, co tu widzicie, picture, to PPP. Piszemy maila w stylu: Panie Przemysławie, widzę, że publikuje pan artykuły na temat, i tu się pojawia temat, system personalizuje tego maila. Chciałbym pana zaprosić do współpracy. Kiedy możemy umówić się na temat rozmowy? Więc ja, jak takiego maila odbieram, to jestem przekonany, chociaż nie, no ja już wiem, że to są wszystko zimne maile, ale ktoś, kto nie ma doświadczenia, po prostu widzi takiego maila i czuje się zobowiązany, żeby na przykład udzielić odpowiedzi. Tutaj jeszcze inny przykład. Studenci lubią ten ostatni, AIDA, że w tym mailu musi znaleźć się zainteresowanie, coś, co przyciągnie uwagę.
Czyli przyciągamy uwagę, musimy zainteresować odbiorcę tym, co chcemy mu zaoferować. On musi poczuć, że tak, ten produkt, który my mamy, może mu pomóc. I akcja, wezwanie do działania: wejdź na stronę, uzupełnij formularz kontaktowy, pobierz katalog produktu albo napisz, do kogo mogę oddzwonić, nadawca może oddzwonić, albo z kim może porozmawiać na temat danego produktu. Teraz kwestia prawna. Zawsze na szkoleniach pojawia się pytanie, czy my możemy po tym, jak wprowadzono RODO, w ogóle wysyłać zimne maile? No bo każdy adres, obojętnie czy jest to adres o charakterze danych osobowych, czyli imię, kropka, nazwisko, małpka, nazwa firmy.pl, czy jest to adres biuro małpa firma.pl, może stanowić dane osobowe. Przypomnę, że dane osobowe to każde dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby, do której piszemy maila. No właśnie, czy my możemy w świetle prawa wysyłać takie maile? Ktoś mógłby powiedzieć, no pracownicy udostępniają swoje maile do kontaktu. OK, i za każdym mailem kryje się osoba fizyczna. Więc zgodnie z ustawami, o których powiem za chwilę, musielibyśmy pozyskać najpierw zgodę na przetwarzanie danych, zgodę na wykorzystanie maila w celach marketingu. Ale jeżeli my zastosujemy dobrze cold maila, czyli napiszemy go tak, że nie będzie wyglądał jak masowy mail i nie będzie miał znamion informacji handlowej, czyli każdej informacji, która służy do prezentacji usług czy też wizerunku przedsiębiorstwa, jeśli ten mail naprawdę będzie miał strukturę cold maila, nie będzie nic reklamował, będzie dopiero tym wprowadzeniem. Pierwszym mailem, potem będzie drugi mail, pierwszy mail wprowadzenie, prośba o zgodę, drugi mail albo druga rozmowa telefoniczna, to będzie ten kontakt już w celach marketingowych. To nie powinno być żadnych problemów, bo kto, proszę Państwa, zgłasza przede wszystkim spam? Te osoby, które widzą w swojej skrzynce maila, który nie pasuje do ich zainteresowań, czyli dostają maila, ja na przykład jestem nauczycielem akademickim, a dostaję maila z propozycją, niech będzie zakupu drukarki do czegoś tam. Jak ja w ogóle się tym nie zajmuję. Więc od razu klikam spam albo zgłoś jako spam. Jeśli będzie mail dobrze dobrany i będzie odpowiednio spersonalizowany, to odsetek tych zgłoszeń antyspamowych naprawdę nie będzie duży. Pod warunkiem, że nie weźmiemy wszystkich adresów, wrzucimy do jednej bazy i puszczamy do wszystkich. Albo niekiedy popełniany jest taki błąd, że wysyła się cold maila na 5 adresów tego samego pracownika. Czyli ma na przykład pracownik biuro, ma adres marketingmałpa.pl, potem Grzegorz małpa jego firma.pl i dostaje 3 maile, które wyglądają tak samo. I od razu cały misterny plan, którym chcieliśmy przekonać odbiorcę, że mail jest wysłany tylko do niego, spali na panewce. Dlatego w dobrych systemach mailingowych od razu są funkcje do odrzucania ogólnych maili w stylu biuro, tych zbiorczych maili, info, kontakt i tak dalej. I zostawiamy tylko maile o charakterze danych osobowych, imię, nazwisko pracownika, bo potem z adresu e-mail system mailingowy potrafi rozpoznać te dane. Czyli imię, nazwisko, na podstawie imienia jest w stanie rozpoznać płeć. Potem możemy tworzyć maile, które mają zwroty warunkowe zależne od płci. To robi wszystko system na zasadach korespondencji seryjnej, tak jak w Wordzie czy w Wordzie, jak to woli. Czyli pamiętajmy, cold mail nie może przypominać informacji handlowej. To jest pierwszy krok do tego, żebyśmy nawiązali współpracę z klientami. Trzy ustawy, które powinniście Państwo znać, jeśli ktoś na poważnie chce się zajmować mailingiem, masową korespondencją. Przede wszystkim ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która mówi jedno, że nie możemy wysyłać informacji handlowych do osób fizycznych, jeśli te osoby nie wyraziły zgody. No to od razu ludzie marketingowcy zacierają ręce, mówią, to będziemy wysyłać do firm. Okej, ta ustawa nie zabrania nam wysyłania do firm, zwłaszcza na adres. Prawnicy mogliby się ze mną spierać, bo powiedzą, że adres ogólny, ok, ale za tym adresem kryje się Jan Kowalski i ten adres może być traktowany jako dane osobowe. No dobrze. To ktoś powie, że jest druga ustawa o prawie telekomunikacyjnym. Ok, i ta ustawa
O ile ta pierwsza dopuszcza możliwość wysłania na adres firmowy ogólny informacji handlowej, to prawo telekomunikacyjne zabrania. Domyślacie się Państwo, jak to w Polsce jest. Jedna ustawa zezwala, druga wycofuje to, co ta pierwsza zezwala. No i jeszcze jest ustawa o ochronie danych osobowych i RODO. Więc zgodnie z prawem, zanim zaczniemy przetwarzać adresy o charakterze danych osobowych, to my powinniśmy dopełnić obowiązku informacyjnego. Słyszeliście, klauzula RODO. Powinniśmy wysłać maila na takie adresy z informacją, że firma taka i taka przetwarza dane, państwa dane osobowe, czy pana, pani dane osobowe, bo możemy to mocno personalizować, i czy wyrażają państwo zgodę i tak dalej. Ale jak zaczniemy wysyłać takie klauzule, to ludzie zaczną nam klikać, wypisz się, będą pytali, a skąd mamy te dane, w jaki sposób je uzyskaliśmy. Dlatego zimny mail nie powinien zawierać na pewno stopki z informacją, jak się wypisać, bo zimny mail ma wyglądać tak, jakbyśmy go wysyłali z programu Outlook. Jeśli chodzi o kwestię RODO, możemy wysłać maila, który nie będzie miał cech informacji handlowych i nie będzie z tym problemu. Przy czym przygotowanie dobrego, zimnego maila, jak nie ma się doświadczenia, może stwarzać problemy. Dlatego tu nam pomocna staje się sztuczna inteligencja, zwłaszcza w tym modelu GPT. To jest ten model, który zdobył tak dużą popularność z końcówką zeszłego roku. Więc czym jest sztuczna inteligencja? Tu kolega wcześniej już wspominał, że jest to zdolność systemu komputerowego do wykonywania różnych działań na podstawie danych. System się uczy. Im więcej wprowadzimy dobrych danych, na podstawie których będzie mógł się nauczyć, tym efekty będą lepsze. I tu było pytanie takie, czy ta sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie? No właśnie, zagrożenie może stanowić nakarmienie, wprowadzenie danych do sztucznej inteligencji, na przykład błędnych. Sztuczna inteligencja uczy się na przykładach. Jeśli wprowadzimy nieprawidłowe dane, może generować nieprawidłowe wyniki, a tego byśmy nie chcieli. W listopadzie 2022 firma OpenAI, za którą stoi m.in. Microsoft, Elon Musk i tak dalej, wprowadza i prezentuje narzędzie ChatGPT. I nagle okazuje się, że to jest to strzał w dziesiątkę. ChatGPT potrafi pisać teksty, potrafi w formie czatu rozmawiać z użytkownikiem i wszyscy, bo sztuczna inteligencja znana jest już od lat, bardzo dawno. Ale dopiero wtedy cały świat zaczął patrzeć na tę firmę. Sztuczna inteligencja stała się bardzo popularna i zwłaszcza ludzie usłyszeli wtedy o modelu GPT. To jest taki model sztucznej inteligencji, który uczy się, był trenowany na dokumentach, na stronach internetowych, wyszukuje w tych dokumentach pewne wzory i na podstawie rachunku prawdopodobieństwa jest w stanie pisać teksty. ChatGPT to nie wszystko, bo firma OpenAI udostępniła także interfejs programistyczny API. I to dopiero było strzałem w dziesiątkę, bo teraz każdy produkt, taki jak ten produkt, który ja wypuściłem na rynek, system mailingowy Anomail, może być wyposażony w sztuczną inteligencję do tworzenia tekstów, do odpowiadania klientom na maile. I my w lutym tego roku wprowadziliśmy ten mechanizm. Oficjalnie został, był testowany wśród naszych użytkowników, oficjalnie pojawił się w kwietniu. I ludzie, którzy słyszeli o ChatGPT, ale im się nie podobał, jak zobaczyli, jakie możliwości pod kątem generowania tekstów daje integracja na przykład systemu mailingowego ze sztuczną inteligencją, no to powiedzieli tak, nie korzystaliśmy, ale od tej pory korzystamy, ponieważ jest to łatwe i szybkie. Podajemy instrukcje i system sztuczna inteligencja tworzy gotowy tekst, tak jak doświadczony marketer. Jak w ogóle działa sztuczna inteligencja? Mój poprzednik już wspominał. Gdybyśmy spojrzeli na to zdjęcie ptaka, koliber, tak, czy jakiś inny ptaszek, to my wiemy, że jest to ptak, ale sztuczna inteligencja nie wie. Jeżeli my sztucznej inteligencji zasilimy ją miliardem zdjęć, na których będzie ptak i my oznaczymy, że na tym zdjęciu jest ptak, na drugim zdjęciu jest ptak, na trzecim, to sztuczna inteligencja sama na podstawie tej sieci neuronowej, to jest taka symulacja ludzkiego mózgu, mała komórka pamięci, która zbiera dane, przekazuje je dalej
I na przykład sztuczna inteligencja może się nauczyć, jeżeli my mu damy tej sztucznej inteligencji milion zdjęć ptaka i jeszcze oznaczymy, że jeżeli jest dziobek, jest skrzydło, system najpierw zbiera te dane, przekazuje dalej i my możemy tą sztuczną inteligencję trenować, nagradzać. Czyli jak dobrze rozpozna, nagradzamy. Jak źle rozpozna, naciskamy, że nie, nie podoba nam się. Tak w tych wszystkich tłumaczach językowych, DeepL, deepl.com, pewnie Państwo znacie, jeden z najlepszych niemieckich tłumaczy, który tłumaczy na zasadzie sztucznej inteligencji. Można nagradzać tłumaczenie, można klikać, że tłumaczenie było niedobre i nawiązują się połączenia. I komputer, patrząc na zdjęcie, sprawdza, czy to na przykład jest pies, czy to może jest kot, bo pies ma długi pyszczek, kot ma ogon, kot troszeczkę inaczej wygląda niż ptak. I system na podstawie danych wejściowych, które otrzymywał i tego, jak ludzie na przykład wskazywali, co jest na zdjęciu, pokazuje nam, że na tym zdjęciu w 90, powiedzmy 5% jest ptak. Tu rozpoznała sztuczna inteligencja w 10%, że jest to pies, a w 5%, że jest to kot. To wszystko działa na zasadzie prawdopodobieństwa i nawiązywaniu połączeń. Tak jak neurony przekazują informacje o bodźcu. Jak się ukujemy igłą, no to neurony, jedna komórka przekazuje do drugiej, to było lekkie ukucie, możemy zignorować. Ale jak zapali nam się w głowie sieć 100, 1000, miliona neuronów, to wiemy, że trzeba rękę odsunąć, bo coś nam się stało. Tu na podobnej zasadzie sztuczna inteligencja sama się uczy do rozpoznawania obrazów, do rozpoznawania dźwięku i w drugą stronę też to działa. Mogę poprosić sztuczną inteligencję, żeby mi wygenerowała cokolwiek innego. A jak działa GPT? GPT zasilane jest dokumentami. Ten model, który znacie Państwo z ChatGPT, dostępny był szkolony do roku, ma dane z roku 2020 do 2021. Szkolony był na wielu milionach, żeby nie powiedzieć miliardach tekstów, dokumentów. Te teksty były wprowadzone do systemu. Potem przez 6 miesięcy te teksty były wprowadzane. System szukał pewnych związków w tych tekstach, uczył się, jak są pisane zdania w języku polskim, w języku angielskim, w różnych językach, jaka jest kolejność tych zdań. Przeglądał sobie maile, które otrzymał. I gdybyśmy teraz sztuczną inteligencję zapytali, jak rozpocząć pisanie maila, to na podstawie analizy danych statystycznie pokaże nam, że dzień dobry może być. Witam Państwa, może napisać. Szanowni Państwo. No, takiego tekstu staralibyśmy się unikać, ponieważ na Szanowni Państwo reagują filtry antyspamowe. Czyli to jest taki wielki model językowy, który szuka pewnych wzorców, podobieństw w zdaniach. Co ciekawe, system z punktu widzenia komputerowego, on nie widzi wyrazów. Każdy z wyrazów jest zamieniany, czy ma nadawaną liczbę. A w zasadzie wyrazy, dłuższe wyrazy, krótkie wyrazy, dłuższe wyrazy dzielone są na części. Najmniejsza część to jest tak zwany token. 1000 tokenów to jest około 150. Więc tu widzicie na przykład, że moim ulubionym kolorem jest czerwony. System się nauczył. Gdybyśmy zapytali system, jaki jest ulubiony kolor, no to statystycznie rzecz biorąc, jaki kolor był w tych dokumentach najczęściej, system odpowie, że jest to na przykład czerwony. Potem te słowa zamieniane są na tokeny i później system wie, że jak rozpoczyna się mail, to po słowie dzień dobry, co się pojawi? Dzień dobry panu, dzień dobry pani. System wie, że tak powinien rozpocząć maila. Więc gdybyśmy do tego systemu, i tak się też stało, wprowadzili dużą ilość informacji, dokumentów, to prac dyplomowych, to potem system na podstawie analizy tych wszystkich zdań, tekstów, które się znajdują, jest w stanie wygenerować nowe dane, nowe teksty. Czyli wprowadzamy teksty, uczymy ten system, a on nam później generuje nowe teksty na podstawie tego, co tutaj było wcześniej. Ale to nie są teksty kopiuj-wklej. To są teksty, które mają zupełnie inną jakość. Na chwilę obecną ChatGPT obsługuje model 3,5.
Gdybyśmy zapłacili, zaraz pokażę, ile to kosztuje, za dostęp do wyższego modelu 4.0, to on już potrafi generować obrazy, potrafi generować o wiele lepsze teksty, o wiele lepsza jakość tych tekstów. Wersja 3.5 teksty generuje na takim poziomie, że nie możemy ich puścić w świat od razu. Czyli nie mógłbym do mojego systemu podpiąć sztucznej inteligencji i włączyć guzik odpowiadaj klientom na zadawane pytania. Bo trzeba tą treść, którą wygeneruje sztuczna inteligencja, przejrzeć i skorygować. Ta w modelu 3.5. W modelu 4.0 już jest lepiej. No i teraz pojawiają się w ogóle, proszę Państwa, problemy. Jak odróżniać tekst pisany przez człowieka od tekstu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję? Teraz dopiero wszyscy, cały świat naukowy i techniczny zastanawia się, czy nie wprowadzić do tych tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję znaków wodnych, takich znaczników, które systemowi komputerowemu pozwolą wykryć, że ten tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Bo ze sztuczną inteligencją, która generuje obrazy, związany jest między innymi temat fake newsów. Bardzo łatwo można generować bardzo dużą ilość tekstów, które będą wyglądały jak prawdziwe teksty pisane przez dziennikarzy, a będą serwowały nieprawdziwe informacje. No to można iść krok dalej. W modelu 4.0, GPT 4.0, można generować obrazy na podstawie tak zwanych promptów. Czyli ja mówię sztucznej inteligencji, przygotuj mi zdjęcie plaży, dwóch turystów z kieliszeczkami, z palmami w tle i system generuje takie zdjęcie. I to się już dzieje. Więc na pewno w przyszłości te rozwiązania będą tańsze, będą bardziej dokładne, będą działały szybciej. Bo teraz sztuczna inteligencja, ta, o której mówimy w modelu GPT do generowania treści maili, do tworzenia tematów, nie działa w naszym komputerze, ponieważ wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej. Kilka miesięcy temu świat obiegł news, że OpenAI może splajtować, ponieważ, nie wiem czy wiecie, dzienny koszt utrzymania tego czata, żeby on działał, 750 tysięcy dolarów. 750 tysięcy dolarów, czyli to są niewyobrażalne kwoty. Microsoft oczywiście dofinansował mocno tę firmę i ChatGPT wykorzystywany jest między innymi obecnie, nie tyle ChatGPT, co mechanizm GPT, takim narzędziu Copilot, które ma się pojawić niebawem jako usługa Microsoft 365 w ramach pakietu Office 365. Więc to będzie dopiero, jak to mówią, jak młodzi czat, bo system generuje całe dokumenty. Więc ja jako nauczyciel akademicki miałem możliwość oglądania tego rozwiązania przed tym, jak ono się oficjalnie pojawiło. I to narzędzie Copilot działa w ten sposób, że możemy powiedzieć: Copilot, przygotuj mi prezentację w PowerPoincie na temat sztucznej inteligencji. Prezentacja ma mieć 10 slajdów w kolorze zielonym, mają się zmieniać co 5 sekund. I system generuje po 2 minutach taką prezentację. I to ma być dostępne w ramach usługi Microsoft 365, ci wszyscy to będą mieli w firmach, co mają wykupiony abonament, albo będzie to dodatkowe, jeszcze Microsoft nie przesłał takiej informacji, czy nie podjął decyzji. Kolega wspominał, że sztuczna inteligencja może generować nieprawdziwe dane. To się nazywa halucynacja AI. Na podstawie reguł prawdopodobieństwa, system przegląda na przykład strony internetowe. Tak można powiedzieć w uproszczeniu. Ja proszę sztuczną inteligencję, żeby mi powiedział, kim jest Przemek Rusiecki. No i załóżmy dla uproszczenia. System przegląda strony internetowe, no i mówi tak, że jeszcze nie pokazuje informacji na końcu, tylko mówi tak, że 60% czy 60 punktów, że jest piłkarzem, 20, że jest malarzem, 80, że jest posłem. I 90, że jest nauczycielem, bo znalazł, że na stronie internetowej gdzieś jest Przemek Rusiecki, nauczyciel akademicki. I pokazuje nam odpowiedź, że jest nauczycielem. Ktoś powie, wow, świetnie to działa, ale mogą też pojawić się halucynacje, nieprawdziwe informacje. System może wygenerować, tak jak kolega wspominał, fałszywe książki, fałszywe artykuły. I w tym przypadku odpowiedziałby nam, że Przemek Rusiecki jest programem komputerowym. Jak to się stało? Czy ta sztuczna inteligencja jest złośliwa, że nam tak napisała? No nie, system
na zasadzie prawdopodobieństwa zobaczył, że Przemek Rusiecki występuje w otoczeniu słów program komputerowy, Anomail, nauczyciel akademicki, gdzieś tam jest też poseł. I nagle uznał, że dobra odpowiedź to będzie odpowiedź, że jest programem komputerowym. Korzystając z ChatGPT, nie macie Państwo dostępu do tego, co pokażę za chwilę, bo ChatGPT jest za darmo, a jak coś jest za darmo, to płacimy danymi, tak? Ten system został udostępniony po to, żeby go trenować. Jak wygeneruje Wam dobrą odpowiedź, możecie go nagrodzić. Naciskacie łapkę, że jest dobra odpowiedź, jak wygeneruje złą odpowiedź, zły tekst, naciskacie łapkę w dół i w ten sposób sztuczna inteligencja wie, jak napisać doskonałego maila. Działa to mniej więcej w ten sposób, że jak ja bym poprosił sztuczną inteligencję o to, aby napisała mi maila, początek maila i ten mail raz by się pojawiło, szanowni państwo, ja klikam łapką w dół, nie, tak, tak nie może być, szanowni państwo, bo na to reagują filtry antyspamowe. Druga osoba kliknęła też łapkę w dół, trzecia osoba, czwarta, piąta i sztuczna inteligencja wie, że szanowni państwo, to nie jest dobry początek maila. No to próbuje coś innego. Dzień dobry. Ja daję łapkę w górę, ktoś inny daje łapkę w górę i trzecia osoba, która poprosi sztuczną inteligencję, żeby napisała początek maila, już otrzyma właściwą odpowiedź. Sztuczna inteligencja się nauczyła, że tak ma wyglądać prawdziwa odpowiedź. Co zrobić, żeby w systemie takim jak Anomail, którego jestem producentem, można było korzystać ze sztucznej inteligencji? Przede wszystkim musimy założyć sobie darmowe konto OpenAI. Tam pewnie wszyscy Państwo już konta macie. Jak się zalogujecie na konto, w prawym górnym rogu będzie trzeba wybrać, kliknąć na swoim awatarze i wybrać funkcję View, pokaż klucze API. Następnie generujemy ten klucz API, który połączy program Anomail czy jakiś inny ze sztuczną inteligencją. Dlaczego? Sztuczna inteligencja wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej, więc nie jest instalowana w naszym komputerze. Na teraz. Wkrótce się to pewnie zmieni. Już prostsze systemy sztucznej inteligencji macie Państwo w telefonie. Kolega wspominał, asystent głosowy. Kamera, jeśli macie telefon z 2019 roku, od 2019 roku, to kamera wyposażona jest w sztuczną inteligencję. Sama rozpoznaje scenę i odpowiednio dobiera parametry aparatu. Dzięki temu mamy zdjęcia piękne. Więc sztuczna inteligencja już wkracza do tych rozwiązań domowych, ale akurat sztuczna inteligencja w modelu GPT wymaga dużej mocy obliczeniowej. W związku z tym potrzebujemy klucz API. Klucz API wprowadzamy do programu, następnie program przekazuje informacje do serwerów sztucznej inteligencji, ta przygotowuje odpowiedź i odsyła do programu. Czyli krok pierwszy to jest klucz API. Ile to kosztuje? Jak założycie konto dziś, jeśli nie założyliście, to mamy bezpłatny dostęp na 3 miesiące. Nie mówimy o ChatGPT, mówimy o integracji mechanizmu GPT z dowolnym programem, czyli do tworzenia treści, na stronę internetową, do tworzenia treści do mailingu, tak jak w przypadku tego narzędzia, które będę za chwilę pokazywał. Możemy też to narzędzie wykorzystać, ten mechanizm API do tego, żeby automatycznie generować odpowiedzi klientom. Klient zadaje pytanie, na podstawie treści maila od razu otrzymuje odpowiedź. Przez 3 miesiące mamy za darmo, ale dostęp do modelu 3,5. Jeśli chcielibyśmy zapłacić, wersja plus, czyli wersja premium, daje nam dostęp do modelu 4.0, to nie jest drobna zmiana, to jest gigantyczna zmiana, gigantyczny przeskok w jakości pisanych dokumentów. Ponadto GPT-4 daje możliwość generowania obrazów. Gdyby ktoś chciał, płaci $20 na miesiąc. Czy warto? No na pewno ogranicza czas, przyspiesza produkcję treści na stronę internetową. To jest jedno z narzędzi, które powinniśmy mieć. Ewentualnie korzystamy z ChatGPT przez stronę internetową. Można też, i na stronie jest to podane, ale gdzieś tam jest ukryte, wykupić sobie dostęp na zasadzie tyle płacimy, ile wykorzystamy. I tu na dole, jak się Państwo przyjrzycie, no to widać, że za 100 tokenów, czyli około 750 słów, kosztuje nas to tyle, czyli nie za dużo. I tu mamy już dostęp do modelu GPT-4 tego lepszego. Czyli klucz API jest potrzebny do tego,
żeby połączyć system komputerowy, który działa na przykład w naszym komputerze, żeby go połączyć z mocą obliczeniową, która działa na serwera. W przypadku oprogramowania, którego jestem autorem, wygląda to tak, że my klikamy ustawienia, wprowadzamy klucz API i sprawa załatwiona. I tu akurat widzicie już przykład zastosowania sztucznej inteligencji do tego, żeby wygenerować 20 różnych tematów. Ja tu zastosowałem taki szybki przykład. Poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała mi 20 przykładowych tematów zachęcających do tego, żeby na przykład studenci przyszli na wieczór marketingu. Ktoś mógłby powiedzieć, po co 20 tematów, po co 100 tematów? Chodzi o to, żeby zróżnicować treść maila. Filtry antyspamowe nie lubią, jak mail jest identyczny, jak ma taką samą treść, takie same tematy. W związku z tym narzędzia takie jak AnuMail pozwalają zmieniać tematy losowo. Gdybym powiedział Państwu, przygotujcie 20 tematów, no to może byśmy przygotowali, ale gdybym poprosił, żeby 100 tematów przygotować, to braknie nam pomysłów. Ale sztuczna inteligencja tych pomysłów, tej sztucznej inteligencji na pewno pomysłów nie zabraknie, ponieważ każde naciśnięcie przycisku generuj tworzy inny zestaw. Czyli dołącz do nas na 80. wieczorze. Widzicie, tu by trzeba było skorygować jeszcze to, co sztuczna inteligencja wygenerowała. Tu jest ten model GPT-3, 3,5, ten bezpłatny. Mógłbym przejść do poziomu kreatywności i ustawić wysoki poziom kreatywności, no to ten system jeszcze bardziej kombinuje, nieraz można powiedzieć, wymyśla takie tematy, żebyśmy się powstydzili je przedstawić komuś. Dlatego zawsze trzeba byłoby przeczytać, co on tutaj wygenerował. I po naciśnięciu na przykład wstaw, komputer generuje mi tematy. Mogę wybrać, jest tu taka funkcja polecenia, wygeneruj mi tematy na podstawie treści. Ja mógłbym wkleić cały opis produktu i poprosić sztuczną inteligencję o to, żeby zareklamowała mi w temacie ten produkt, w temacie maila. A pamiętacie, temat maila ma zachęcać do tego, żeby ludzie przeczytali treść, bo na co patrzą osoby, które odbierają wiadomości. W pierwszej kolejności w ogóle mamy 2 sekundy na to, żeby nasz mail przyciągnął uwagę. Więc ktoś, kto odbiera pocztę na Gmailu, w pierwszej kolejności patrzy, czy poczta jest wysłana od firmy, którą zna. I jest podpisana na przykład poczta Jan Kowalski. OK, nie znam Jana Kowalskiego, ale może to być mój klient, patrzę dalej. Następnie w polu do sprawdzam, czy jest tam moje imię, nazwisko lub adres e-mail. Gmail pokaże mi, że poczta jest do mnie zaadresowana. I dobrze, jest tam moje imię, nazwisko. Trzecie spojrzenie, czyli najpierw od kogo, do kogo, temat. Patrzę temat, jak jest prośba o wyrażenie zgody, to wiadomo, kasujemy. Jeśli temat jest ciekawy, na przykład Przemysławie, przyjdź na wieczór marketingu, to mówię, okej, może to mnie zainteresować. Wchodzę do treści maila i czytam. Więc tu mógłbym wygenerować całą treść maila. Pamiętacie? Zimny mail do 200 wyrazów. Nawet nie tyle. Nikt nie będzie czytał elaboratu i zawsze, jeśli zapraszamy kogoś do zapoznania się z ofertą, to ta oferta powinna mówić klientowi językiem korzyści, mówiąc nie, jaki nasz produkt jest super, ale jakie korzyści osiągnie. Tutaj po naciśnięciu wstaw komputer generuje mi treść. No i wygenerował treść taką, drodzy studenci, bo to na przykładzie maila skierowanego do studentów. Mógłbym trochę tutaj pokombinować. To znaczy, gdybym zostawił tak, jak teraz jest, to wszyscy mają taką samą treść. Gdybym wysłał do studentów z uczelni, nie byłoby problemu. Ale jakbym chciał wysłać do moich 50 tysięcy potencjalnych klientów, to drodzy studenci, czy drogi kliencie, nie wygląda dobrze i poza tym 50 tysięcy czy 10 tysięcy maili o takiej samej treści, to już w ogóle nie jest dobrze, ponieważ filtry antyspamowe bardzo łatwo mogą takie maile przygotować. To co możemy zrobić? Klikniemy przycisk personalizacja i tu, gdzie na początku pojawiło się drodzy studenci, wstawimy imię. Jeśli mamy imię, nazwisko studenta, no to możemy imię odmienić w wołaczu, możemy napisać na przykład Beato, przyjdź na spotkanie i już będzie początek maila inny. Więc tutaj klucz do sukcesu
To jest spersonalizowana baza, w której mamy imiona, nazwiska albo same imiona odbiorców wiadomości, bo możemy rozpoznawać płeć i system może napisać tego samego maila, może napisać inaczej dla kobiet, inaczej dla mężczyzn. No i możemy wstawić takie pola personalizacji. To możemy iść krok dalej. Możemy użyć losowe bloki tekstu. Losowe bloki tekstu służą do zmiany sygnatury treści maila. Czyli mamy takiego samego maila, nie mamy, załóżmy, imion, nazwisk pracowników, a powinniśmy mieć do cold mailingu, to jest podstawa. Mógłbym wstawić jeden blok, drugi, trzeci, blok wprowadzenia, blok rozwinięcia i blok zakończenia. Chodzi o to, że w to miejsce system będzie generował różne treści. Wcześniej proszę sztuczną inteligencję, aby wygenerowała mi na przykład 100 różnych początków zdań, którymi mogę rozpocząć maila z zaproszeniem na 80. wieczór marketingu. Tutaj od razu po wygenerowaniu mogę dokonać korekt. To nie jest tak, że sztuczna inteligencja generuje na żywo i potem wychodzą nam jakieś maile, których byśmy się wstydzili. Potem ktoś nam odpisze, czy ty w ogóle czytałeś tego maila? Tu przed wysłaniem my możemy zrobić korektę. I tak też zawsze zalecam moim klientom, żeby przeczytać, co ta sztuczna inteligencja wygenerowała. Więc mamy 100, 200 albo 50 różnych początków do maila. To samo dotyczy rozwinięcia i zakończenia. Już się domyślacie Państwo po co? Po to, żeby zmieniła się sygnatura antyspamowa. Sygnatura antyspamowa to nic innego jak cyfrowy odcisk listu, czyli jak filtr antyspamowy postrzega nasz mail. Niektóre filtry antyspamowe uczą się treści. W związku z tym, jeśli wysyłamy wielokrotnie taką samą treść, to nie dziwcie się, że ten mail zacznie za którymś razem wpadać do spamu. Duża część systemów antyspamowych bierze pod uwagę obecnie zachowanie klienta. Czy on tego maila skasował od razu, czy go otworzył, czy kliknął w link, czy odpowiedział? Jeżeli tak, to wiedzą, że ten mail nie jest spamem. Jeśli ja wyślę 100 takich samych maili i ludzie tego maila od razu kasowali, to następnym razem, gdy filtr antyspamowy Google czy Microsoft zobaczy, że taka sama treść pojawia się w innym mailu, to będzie to prawdopodobnie spam i umieszcza takiego maila w spamie. Żeby uniknąć takiej kwalifikacji, my dodajemy losowe bloki i system za każdym razem będzie generował inną treść i to będzie wyglądało mniej więcej tak, że pierwszy mail będzie brzmiał temat. Czyli najpierw zobaczcie, do kogo? Jakaś wymyślona osoba. Beata Sasinowicz, tak? Adam Nowak wysłał. Beata Sasinowicz, drugi mail do Jana Kowalskiego został skierowany. Temat. Dołącz do nas na 80. wieczorem z marketingiem. Tu dołącz do nas na 80. wieczór z marketingiem, dowiedz się. To sztuczna inteligencja wygenerowała te tematy. Pierwszy mail będzie brzmiał tak: drodzy studenci. Drugi mail ma też taki sam początek: drodzy studenci, ale mógłbym wstawić imię, które zostanie rozpoznane z adresu e-mail, albo mógłbym rozpoznać płeć i wtedy rozpocząłbym maila tak: dzień dobry panu, a drugi mail byłby dzień dobry pani. Czyli ten pierwszy byłby dzień dobry pani, drugi dzień dobry panu. Mając imię i nazwisko tej osoby, albo mając samo imię, mogę napisać tak: dzień dobry pani Beato, dzień dobry panie Janie. Więc system jest w stanie taką treść przygotować, a te treści mocno spersonalizowane, jak to mówią marketerzy, one sprzedają. Ludzie, widząc maila dopasowanego do nich, pisanego nie witaj Przemysław albo Przemysławie, odwiedź naszą stronę, to już zupełnie brzmi inaczej niż szanowni kliencie albo pan Przemysław, zwracamy się do pana łamane przez pani, tak niektórzy piszą. To od razu wiemy, że jest to masówka. W tym przypadku system generuje różną treść, w związku z tym to nie będzie jeden list taki sam wysłany do 100 osób. Tylko to może być 100 różnych listów, w zależności od tego, ile takich tekstów przygotujemy. Więc widzicie, że sztuczna inteligencja może nam przyspieszyć cały proces produkcji maili. Możemy poprosić, aby sztuczna inteligencja napisała całego maila, żeby nam streściła
ofertę i zmieściła ją w 100 słowach. Czyli mógłbym w przypadku cold maila wziąć ofertę produktu z mojej strony internetowej i napisać takie polecenie do sztucznej inteligencji. Streść tę ofertę, napisz maila w stylu cold mail i w ostatnim akapicie wezwij do działania. I system, sztuczna inteligencja, analizując podobne listy, którymi została wcześniej wytrenowana, przygotowuje dla nas maila, tak jakby był pisany przez doświadczonego marketera. Pamiętajcie Państwo, że cold mail musi być mocno spersonalizowany, nie powinien być wysyłany na adresy ogólne, tylko na imienne skrzynki, indywidualne konta pracowników. Nie powinien zawierać żadnej grafiki, po prostu ma to być mail tekstowy. Mail tekstowy, taki, jakbyśmy go pisali sami, korzystając z Thunderbirda. Zapamiętajmy, że celem cold maila jest nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem. Nic nie sprzedajemy w tym pierwszym mailu. Zimny mail będzie zgodny z prawem, jeśli nie będzie zawierał informacji handlowych. A co to są te informacje handlowe? To ta informacja służąca do promocji firmy, marki czy tej osoby, która będzie wysyłała tego maila. Zimne maile nie powinny przypominać newsletterów. Wiemy, że mają być wysyłane na adresy imienne pracowników. W związku z tym też starajmy się nie śledzić kliknięć, bo od razu ktoś, kto odbierze takiego maila, jak najdzie myszką na link, zobaczy, że jest tam jakiś track łamany, czy tam click mail, to od razu będzie wiedział, że coś tu jest nie tak, że to jest mail masowy. Tak samo nie dodajemy do takich maili linku wypisania, no bo nikt w Outlooku normalny, jak wysyła mail jeden do jeden do jednej osoby, nie daje w stopce wypisz się, tak? Bo ten mail ma sprawiać wrażenie, że jest wysyłany do jednej osoby. Wcześniej tam na tych slajdach, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pisałem, że cold mail to jest strategia, to nie jest jeden mail. Strategia, czyli ustalenie, co my chcemy osiągnąć, do czego my dążymy. W przypadku cold maili planuje się od razu serię maili, czyli pierwszy mail to jest takie wprowadzenie, drugi mail to może być mail z prezentacją oferty. Po pierwszym mailu poprosilibyśmy, czy ktoś chciałby dowiedzieć się nieco więcej, to mu w drugim mailu wysyłamy. Możemy system mailingowy skonfigurować tak, że jeżeli ktoś nie zareagował na pierwszego maila, to po tygodniu wysyłamy mu drugiego maila, powołując się na tego pierwszego maila i piszemy: Panie Grzegorzu, w zeszłym tygodniu pisałem do Pana o moim produkcie, być może ten mail zaginął. Czyli też piszemy tego maila tak, jakby ten mail był pisany jako kontynuacja tego, co było wcześniej. Nie musimy tego pisać ręcznie, poprosimy sztuczną inteligencję. Co zrobimy? Klikniemy generuj treść, wkleimy poprzedniego maila, treść poprzedniego maila i poprosimy sztuczną inteligencję, podamy takie polecenie: napisz drugiego maila tak, jakby ktoś przegapił poprzedniego maila. No i system generuje treść, którą mamy od razu do wykorzystania. No i ważna kwestia, żeby sztuczna inteligencja przygotowała dobrej jakości treść, to nie może być, i to często mówię studentom, na pewno sztuczna inteligencja, ChatGPT, nie pomoże Wam w napisaniu pracy dyplomowej, jak wpiszecie: napisz mi całą pracę dyplomową. Tak to nie działa. Musimy podać kontekst, musimy podać, do kogo skierowana jest wiadomość. Czyli powinniśmy określić grupę docelową, powinniśmy napisać, czego ta wiadomość ma dotyczyć. Reklamy naszego produktu, zaproszenia do współpracy, jaki jest cel tego mailingu. Im ta instrukcja będzie bardziej dokładna, tym jakość tekstu będzie rewelacyjna. Powiem Państwu, że klienci mojego oprogramowania AnoMail, ci, którzy skorzystali ze sztucznej inteligencji, powiedzieli, że szkoda, że nie wiedzieli o tym wcześniej, bo generowanie zróżnicowanych maili nie dość, że daje frajdę, dwa, jest bardzo łatwe, bo byle kto usiądzie przy komputerze, dostaje informację: tu masz produkt, zareklamuj go, no to nie musi czytać, zastanawiać się, po prostu bierze
notatkę, wkleja do systemu, który będzie, chociażby do ChatGPT, wkleja ten tekst i pisze polecenie. Na podstawie powyższego tekstu przygotuj mi cold maila, który będzie skierowany do, niech będzie, nauczycieli akademickich albo do nauczycieli szkół podstawowych. I celem tego maila jest nakłonienie tych nauczycieli do zapisania się na przykład na szkolenie z Excela. System generuje treść. Możecie to Państwo wypróbować w przypadku ChatGPT lub innych systemów, które są zintegrowane ze sztuczną inteligencją. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, no to zapraszam do dyskusji. Thank you.